jakie właściwości posiada siemię lniane. Jakie są właściwości tych nasion lnu, z powodu których tak często sięgamy po len, tak często stosujemy siemię lniane. Po pierwsze, jakie są te najważniejsze składniki lnu? Błonnik. Błonnik rozpuszczalny oraz błonnik nierozpuszczalny. Do tego lignany, kwasy tłuszczowe omega-3 i wiele, wiele więcej. Lecz jakie są te właściwości? Po pierwsze, oczywiście to, że pomaga na nasz układ pokarmowy. Wpływ nasion lnu na nasz układ pokarmowy jest ten najbardziej znany. Ten wpływ na nasze jelita. Właśnie dlatego najczęściej stosujemy siemię lniane. Siemię lniane dba o kondycję jelit, łagodzi zapalenia, łagodzi bóle przewodu pokarmowego. Len działa również ochronnie na śluzówkę naszych jelit. Te działania są też skorelowane, połączone z błonnikiem, tym rozpuszczalnym i nierozpuszczalnym. Ten błonnik świetnie pomaga przy poprawie perystalityki naszych jelit. To ich działanie, naszych jelit, kiedy stosujemy siemię lniane, jest o wiele lepsze. Czy to ten błonnik rozpuszczalny, czy nierozpuszczalny, świetnie działa na nasze jelita. Len pomaga obniżyć poziom glukozy oraz cholesterolu we krwi. To działanie właśnie wynika z tego działania między innymi błonnika. O wiele lepiej wydalamy, wiążemy tłuszcze pochodzące z naszych pokarmów. Ten rozkład glukozy i tych tłuszczów o wiele lepiej przebiega właśnie, kiedy stosujemy siemię lniane. Więc pomagają w pracy naszych jelit, łagodzą bóle, świetnie działają na śluzówkę w naszych jelitach, w naszym układzie pokarmowych. Pomagają obniżyć poziom glukozy oraz cholesterolu w naszej krwi. Ale to nie tylko to. Siemię lniane to nie tylko takie właściwości. Osoby, które dużo mówią, dużo używają gardła po prostu, w ich przypadku siemię lniane ma bardzo ważny wpływ, ponieważ ten śluz, to co tak nieprzyjemnie wygląda, na przykład jak ten zmielony len zalejemy wodą, to wszystko świetnie działa, świetnie oddziałuje właśnie na nasz przełyk, tu na nasze gardło, nawilża, poprawia tym śluzem, poprawia to i na przykład gdy nas boli gardło, gdy zbyt dużo mówimy, gdy się przeziębimy, gdy mamy problemy z tym gardłem, naprawdę warto wprowadzić picie tego siemia lnianego w naszej diecie, w naszym życiu. Powracając jeszcze raz do naszego układu pokarmowego. Siemię lniane oczywiście należy pić regularnie, na przykład codziennie, o tym jest oddzielny filmik na tym kanale, ale pamiętajmy, praca układu pokarmowego, to, że poziom glukozy, poziom cholesterolu jest obniżony, to, że ten śluz w naszym układzie pokarmowym świetnie działa, że len jest świetną pożywką dla tych dobrych bakterii w naszym układzie pokarmowym, oznacza, że dobrze działający układ pokarmowy to świetne wchłanianie tych substancji, które są dla nas ważne, witamin, minerałów, tego wszystkiego. To jest bardzo ważne. Bez tego całe nasze ciało niejako obrywa, kiedy nie dostarczamy mu tego, co trzeba, a siemię lniane jest świetnym sposobem, żeby nasz układ pokarmowy świetnie działał, a co za tym idzie cała reszta, całe ciało. Dziękuję za uwagę, oceń, skomentuj, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, żeby nic nie przegapić. Spójrz do linków zamieszczonych w opisie, są tam odnośniki do moich pozostałych kanałów, do moich portali społecznościowych, gdzie zapraszam. Pamiętaj, że subskrybując, oceniając, komentując, dzieląc się tymi filmami, wspomagasz rozwój tego kanału oraz dopingujesz mnie po prostu do dalszej pracy i do kręcenia kolejnych filmików. Jeszcze raz dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie. Do widzenia.